plan jest przede wszystkim, zwyczaj przede wszystkim jest taki, że to jest pokojowa i bardzo poważna demonstracja. Ten plan jest taki, żeby próbować uszanować religijne wolności naszych współobywateli, którzy będą maszerowali po drugiej stronie barierek. Natomiast, żeby się sprzeciwić temu, w jaki sposób te uczucia tych bieszczęsnych ludzi są wykorzystywane w ohydnych celach politycznych, w jaki sposób kłamstwo smoleńskie służy sianiu nienawiści i odzieraniu zgodności przeciwników politycznych Jarosława Kaczyńskiego. Plan jest również taki, żeby jemu samemu przeszkodzić w realizacji tego, co tutaj wyprawia. Jestem trzeci raz i będę aż do skutku. A co jest tym skutkiem? No, koniec miesięcznic, koniec PiSu. A pani powie, bo wielu osobom, jak się coś nie podoba, to po prostu to zdarzenie omijają, a jednak tutaj... Nie można tego omijać. Trzeba protestować, proszę pana, bo jak wszyscy będą omijać, to się po prostu nigdy nic nie zmieni. Czy pan uważa, że obchodzenie 88. żałoby co miesiąc to jest normalne? No są to jest po prostu, wrzuciłam tu zdjęcie, dzień świra następny rozpoczęty. Czyli zbieracie państwo środki? Co pan nie potrafi przeczytać? Wydane zostało. To są wydane przez państwo środki na ochronę pana gnoma małego. Duży kwiat, proszę mi powiedzieć, to wychodzi ekonomiczniej po prostu niż takie pojedyncze róże białe co miesiąc? Nie, to jest miernik mojej nienawiści. Do kogo? Nienawidzę. A to już trzeba byłoby spytać prezesa kogo. Bo ja nie wiem kogo, ale jego zdaniem nienawidzę, więc chciałem udowodnić, że nienawidzę, a kogo to czekam, podejdzie tu, może to mi wyjaśni. Jeżeli zaczynamy myśleć, że nie możemy powiedzieć tego, co chcielibyśmy, bo boimy się konsekwencji, to jaka to jest demokracja? Dokąd my idziemy? Przecież to jest początek faszyzmu. Te faktury już pan rozliczył, czy jeszcze? Są jakieś nierozliczone faktury? Bo, o czym pan mówi? No właśnie chyba z tego powodu pan odszedł z kodu. Nie, odszedłem z innego powodu. Odszedłem z powodu takiego, że w kodzie nie można w tej chwili walczyć o te wartości, o które walczyliśmy od początku. Czemu to tyle trwa? No, czemu to się opóźnia wszystko? Ja myślę, że ksiądz nie daje im rozgrzeszenia. Muszą się dłużej spowiadać. I dopiero jak się w pełni wyspowiadają, to ksiądz im da rozgrzeszenie. I jak wyjdą, jak dostaną rozgrzeszenie, to wyjdą, proszę pana, tutaj i będziemy mogli, że tak powiem, ich no, też rozgrzeszać za to, co oni czynią. My jesteśmy tacy sami jak oni, ale nie można z tego robić jakiejś hucpy i szczuć jednego Polaka na drugiego. To jest niewybaczalne, niewybaczalne, proszę pana. To są prawdziwi wrogowie polskiej niepodległości. Bo to, czym jest Polska Ojczyzna, mamy zapisane w Konstytucji, tam pomieszczonym w katalogu wolności człowieka. Nie oszukujmy się, wiemy co chodzi. Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Jak państwo się odnosicie do tych osób, które tam się gromadzą, żeby protestować przeciwko państwu tutaj upamiętnieniu śmierci Polaków? Pana, no bardzo nam się to nie podoba, bo uważamy, że oni mogą sobie protestować, ale niekoniecznie dzisiaj. Jeżeli mamy demokrację, oni mogą sobie przyjść jutro. Albo mogą być, nie wiem, pojutrze. Prawda, mogą inaczej wyrazić swoje niezadowolenie. Mnie się to bardzo nie podoba. To ich zachowanie, w ogóle jestem oburzona, że Polacy mogą się tak zachowywać. Wstydzę się za nich. Od kilku miesięcy, kiedy zaczęli przychodzić, to widać było, że nie będą do nas przyjaźnie nastawieni i ten ich protest będzie eskalował w jakimś tam sensie. No i tak faktycznie było. Czyli to jest taki powrót do tych pierwszych miesięcznic, gdzie po prostu ludzie od palikota z taką agresją się zwracali do państwa, można tak powiedzieć? Tak, można porównać, tak. Jestem zadowolony, że tu jestem i na pewno jeszcze nie raz tu przyjadę. A co mnie zainteresowało, to właśnie szum medialny wokół tego wydarzenia i dlatego tu jestem. Czyli można powiedzieć, że gdyby nie takie zamieszanie, to może byś tutaj nawet nie przyszedł, tak? Nie, to był jeden z czynników, które
powodów, że akurat dzisiaj tu przyszedłem, a i tak zawsze chciałem przyjść. A jak się pani odnosi do tych kontrmanifestujących? Przeszkadzają pani? Boi się ich pani? Bardziej się ich nie boję, tylko zastanawiam się, dlaczego się tak zachowują. Przecież jesteśmy wszyscy Polakami i nie powinno tak być. Nie było kiedyś aż tak, jak teraz jest. Nie wiem dlaczego. Te róże to opłacane są przez kogoś, jak pani, nie wiem. Nie, co kupuje za swoje, co pan duchy, pan wierzy. To oczywiste. A część z nich to została pozbawiona żłoba, więc wiedzą, o co walczą. This is sign of democracy and all voices can be heard. So I don't see any problem speaking your mind. And so we, let's say in the United States, we're used to it. Democracy has its ups and downs, but it has to be obeyed. Naród polski jest godnym narodem i Polska jest poważnym państwem. Dziś przecież wiemy, jak to było, jak bardzo niepoważnym państwem była, jak bardzo nie szanowała w imię różnych małych interesów swojej godności. Ale my to zmieniamy i zmienimy i zwyciężymy. Łomca, 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 łomca. Będziesz siedział! Weźcie Jarka! Nie wstydzą się państwo tych krzyków? Nie, wstydzimy się za nich. Kaczyński się powinien wstydzić za to, że od 7 lat okłamuje całe społeczeństwo i dzieli ludzi. A pan jest Kurczę, to normalnie się zasłonił, że go tylko nie Oni się powinni wstydzić za to, że od 7 lat dochodzą do prawdy i przez 7 lat cały czas dochodzą do prawdy i nie potrafią dojść. Cały czas mówią coś, czego nie potrafią udowodnić. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Artykuł 54 Konstytucji, panie policjancie. Każdy ma prawo wyboru. Kamus możecie! Każdy! Kamus możecie! Hitler też miał wolność, wie pan, i doprowadziło to do złego. Nie widzi pan, że tutaj dokonuje się faszyzacja, wprowadza się ONR, wie pan. Nie widzi pan, że dzieje się w tym kraju coś nie... ONR-u tutaj nie widziałem na tej demonstracji. Na ty pan nie widział? Ale widział pan na setkach innych. I które ochraniają policjanci. Czyli faszyzm wprowadza się pod egidą, wie pan, rządzących. Hańba, 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 hańba. Tu jest Polska, tu jest Polska, tu jest Polska, tu jest Polska.